To odznaczenie pielęgniarki mogą otrzymać tylko raz w swojej karierze zawodowej. Mowa o wyróżnieniu benemeritus, słusznie zasłużony. Kolejne dwie pielęgniarki z Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych zostały odznaczone. Od 20 lat pracuję w punkcie szczepień. No jest to taki specyficzny gabinet. No niestety stres i lęk towarzyszy pacjentom. Moim zadaniem jest, żeby rozładować tą atmosferę, żeby pacjent czuł się bezpiecznie, żeby był zaopiekowany i mimo wszystko wyszedł z gabinetu uśmiechnięty, bo jest to dla mnie wtedy największa nagroda. W przypadku pani Magdaleny wybór zawodu to kontynuowanie tradycji rodzinnej. Moja mama jest pielęgniarką, ciocia jest położną, więc ten zawód nie był mi obcy. Zawsze chciałam być pielęgniarką, nie wyobrażam sobie, żebym mogła robić coś innego. No, praca z pacjentem to jest coś, co po prostu kocham. To odznaczenie, żeby otrzymać, to trzeba przepracować przynajmniej 10 lat. Cieszę się bardzo, że to już kolejny rok, w którym pielęgniarki i położne zostają wyróżnione w ten sposób. Mam nadzieję, że to nie koniec, że będą w kolejnych latach kolejne panie, bo personel jest pracowity, bardzo oddany i jeszcze raz gratuluję tego wyróżnienia, bo jeżeli można je otrzymać raz w życiu, to jest to ukoronowanie tej ciężkiej pracy, którą panie wykonują na co dzień. Aby otrzymać wyróżnienie benemeritus, trzeba w zawodzie przepracować co najmniej 10 lat. Ja głównie pracuję ze starszymi osobami, bo pracuję w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Jest to tak zwana opieka długoterminowa, stacjonarna. Tutaj jak przyszłam do przychodni w 2027 roku, to rozpoczynałam pracę w długoterminówce domowej. Całe moje życie, bo tak w sumie od 12 roku życia, tak mi się marzyło być pielęgniarką. Nikogo w rodzinie nie mam z medycyną związanego, po prostu tak. No bardzo mi się podobało, że można coś zrobić dla kogoś i przy tym no, czuć się takim spełnionym, no, można powiedzieć. Nie? U nas na oddziale, jakby panie same przyszły, zobaczyły, no to my staramy się stworzyć taką atmosferę rodzinną. No, wiadomo, ci pacjenci, którzy do nas trafiają, no to jest ich drugi dom. Nie? I czasami zdarzają się takie sytuacje, że my jako personel jesteśmy lepiej traktowani niż rodziny, bo do nas się przytulają. No, do każdego pacjenta trzeba podejść tak indywidualnie. Odkąd wyróżnienie jest przyznawane, otrzymało go 18 pielęgniarek z Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych. Jest ono przyznawane od 2016 roku. Każdy kierownik, naczelna pielęgniarka, dyrektor do spraw medycznych czy kierownik zakładu może wytypować taką pielęgniarkę. To odznaczenie benemeritus, słusznie zasłużony, ma na celu uhonorowanie i wyróżnienie pielęgniarek i położnych, wiadomo, za ich profesjonalizm, za ich postawę społeczną, zawodową, no i oczywiście za etykę. To jest etyka zawodowa, jest bardzo ważna. Do pewnych zawodów, a zawód pielęgniarki położy to szczególny zawód zaufania, nie wiem, powołania, serca, charakteru. No, trzeba mieć specyficzną osobowość, żeby ten trudny zawód wykonywać. Odznaka benemeritus przyznawana jest przez Dolnośląską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu za wyróżniającą postawę zawodową, upowszechnianie i przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych. W Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych pracuje 65 pielęgniarek.